Nebukadnezar, władca Babilonu, pewnej nocy 603 roku przed naszą erą zerwał się ze snu przerażony. Śnił mu się tajemniczy posąg. Hebrajski prorok Daniel, przebywający wówczas na dworze babilońskim, tak go opisał w Księdze Daniela w 2 rozdziale od wersetu 31 po 35. Ty, królu, miałeś widzenie. Oto olbrzymi posąg stał przed tobą. Wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto. I było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie. I rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. W czasach Nebukadnezara w Mezopotamii i Egipcie posąg interpretowano jako symbol przeznaczenia świata. Posąg był kolosem na glinianych stopach, które nie mogłyby utrzymać ciężaru złota, srebra, miedzi i żelaza. Posąg sugeruje kruchość i przemijalność naszej cywilizacji. Złoto przeszło w srebro, miedź, żelazo, a w końcu w glinę. Szlachetne kruszce traciły swą wartość, przechodząc w glinę. To znaczy, że w miarę upływu historii świat ulega degeneracji, oddalając się od swego Stwórcy. Witam na YouTube Adwentyści Kalwaria Zebrzydowska. Jeśli lubicie nasz kanał i uważacie jego materiały za wartościowe, a nie uczyniliście tego wcześniej, kliknijcie teraz na słowo subskrybuj. Uprzejmie prosimy o wsparcie naszej działalności, abyśmy mogli się rozwijać i docierać do coraz większej grupy osób. Jest to wasz wkład w ewangelizację świata zleconą przez Chrystusa. Tym, którzy nas wsparli, dziękujemy i zapewniamy, że wasza pomoc zostanie mądrze wykorzystana na zakup brakującego sprzętu, podniesienie poziomu nagrań i reklamę. Numer konta i wszelkie potrzebne na ten temat informacje znajdziecie w opisie naszego kanału. To, co jeszcze dobrego możecie uczynić, to przesyłajcie nasze filmy, linki i namiary rodzinie, przyjaciołom i znajomym. Zostawiajcie komentarze pod naszymi programami i piszcie do nas. Jeśli ktoś chciałby się spotkać z nami, jest to możliwe. Jeśli dzisiejszy film wam się spodoba, łapka w górę. Daniel wyjawił królowi znaczenie posągu. Od wersetu 36 po 45 czytamy. Taki jest sen, a teraz go wyłożymy królowi. Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę i chwałę, w którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego wszystkiego. Ty jesteś głową ze złota. Ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje, a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię. Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie, i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche.
A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy, zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. Złota głowa symbolizowała Babilonię Nebukadnesara. Potem władzę przejęli Persowie, reprezentowani przez srebrny tors. Persów pokonał Aleksander Macedoński i świat przeszedł pod panowanie Hellenów. Żelazne nogi obrazują Rzym. Rzym był najsilniejszym i najdłużej panującym mocarstwem starożytności. Narzucił narodom wokół Morza Śródziemnego swą dominację, Pax Romana. Na skutek wielkiej wędrówki ludów i trudności wewnętrznych zachodnie cesarstwo rzymskie w 476 roku upadło. Wydawało się, że jak to miało miejsce w wypadku Babilonu, Persji i Helenów, Rzym zostanie zastąpiony przez kolejne supermocarstwo. Tak się jednak nie stało. Rzym został podzielony między barbarzyńców. Na jego terytorium utworzyły się królestwa germańskie, z których wyłoniła się średniowieczna Europa Zachodnia. Europa Zachodnia wyrosła na ruinach Rzymu, stała się zbiorem królestw dominujących jak żelazo i słabszych jak glina. Jej historia to pasmo nieudanych prób ustanowienia uniwersalnego państwa na wzór cesarstwa rzymskiego. Dążenie do jedności z jednocześnie postępującymi podziałami mają cechować świat aż do rozbicia posągu przez kamień, czyli powrotu Chrystusa. Czy wraz z upadkiem cesarstwa rzymskiego Rzym utracił swój prestiż i władzę? Czy nadal istnieje potęga rzymska, chociaż nie ma antycznego Rzymu? Po złotej głowie złoto już nie występuje. Po srebrnym tułowiu srebro nie występuje i po miedzianych biodrach miedzi już nie ma. Czy po żelaznych nogach oznaczających starożytny Rzym występuje w dalszej części proroctwa żelazo? Tak, w żelazno-glinianych stopach. Dokąd one występuje? Aż do upadku kamienia i rozbicia posągu, czyli do końca świata. Przepowiednia Daniela przedstawia transformację antycznego Rzymu w Rzym papieski. Rzymski katolicyzm jest tu wskazany jako dominująca potęga wśród narodów świata od upadku starożytnego Rzymu do powrotu Jezusa. Zrozumienie proroctwa o posągu w judaizmie jest zbieżne ze zrozumieniem adwentystycznym. Rabini są zgodni, że złota głowa to Babilon, srebrny tors Persja, miedziane biodra Hellenowie, a żelazne nogi to antyczny Rzym. W żelazno-glinianych stopach widzą chrześcijaństwo. W 1979 roku w Stanach Zjednoczonych ukazał się żydowski komentarz do Księgi Daniela. Jego autorzy Noson Sherman i Meir Zlotowicz napisali w nim: według komentatorów Rzym w niebiańskiej wizji ukazanej Danielowi i wyjaśnionej przez aniołów przechodzi metamorfozę z mocarstwa o charakterze czysto politycznym w czasach starego imperium w religijną potęgę chrześcijańską. Bezradna sierota adoptowana przez potężne imperium, najpierw przez cesarza Konstantyna I, a potem przez jego następców, wyrasta, zajmuje pozycję religii państwowej wielkiego imperium i przeżywa okres bezprecedensowego rozwoju. Jej moc, zarówno ziemska, jak i duchowa, przewyższa moc jakiegokolwiek królestwa czy imperium.
Od upadku łacińskiego cesarstwa rzymskiego Kościół łaciński stał się w Europie potęgą polityczno-religijną. Monarchie upadały, królestwa przemijały, a rzymski katolicyzm przetrwał wszystkie zawieruchy dziejowe. Jest obecnie najpopularniejszym i największym autorytetem moralno-religijnym, będącym w stałym rozwoju i ekspansji. Tak będzie do upadku kamienia. W dniach ostatecznych obok rzymskiego katolicyzmu wybiją się do roli światowego mocarstwa Stany Zjednoczone. Jezus objawił to apostołowi Janowi w końcu I wieku na wyspie Patmos w wizjach Apokalipsy. Popatrzmy na Księgę Apokalipsy, rozdział 13 i czytam werset 11. I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smok. Zwierzę z ziemi wygląda inaczej od innych bestii występujących w proroctwach Biblii. Tamte są drapieżne. Te wygląda na łagodne i ma rogi podobne do baranich, zwierzęcia kojarzonego w Biblii z Jezusem. Tamte wyszły ze wzburzonego morza narodów, niszcząc poprzednie. Zwierzę z ziemi, zamiast obalać inne mocarstwa, pojawiło się na terytorium niezamieszkanym i stopniowo wzrastało w siłę. Nie powstało wśród walczących narodów Starego Świata. Ono pojawiło się w nowym, niecywilizowanym świecie. Dlatego Jan widział zwierzę wychodzące z ziemi jak kiełkująca roślina. Użył tu greckiego słowa anabaino. Greckie słowo anabaino określa ruch wzrastania roślin i tłumaczy się wschodzić, wyrastać, kiełkować. Krzysztof Kolumb, poszukując drogi do Indii, w czterech wyprawach dotarł do wysp archipelagu Bahama, Gwadelupy, Jamajki, Porto Rico, Kuby, Trinidadu, Kostaryki, Nikaragui i Panamy. Potem geograf Amerigo Vespucci zbadał wybrzeża Ameryki, stwierdzając, iż ląd odkryty przez Kolumba nie jest Indiami. Od imienia Vespucciego nazwano go Ameryką. Na wybrzeżach Ameryki osiedlali się Hiszpanie, Francuzi i Holendrzy. Momentem przełomowym było pojawienie się osadników angielskich. W 1607 roku utworzyli osadę Jamestown w Virginii i rozpoczęli osiedlać się między Atlantykiem a Appalachami. Na początku XVIII wieku w Ameryce Północnej istniało już 13 kolonii angielskich. W 1776 roku Kongres 13 kolonii w Filadelfii proklamował niepodległość Stanów Zjednoczonych w Deklaracji Niepodległości. W 1787 roku konwencja konstytucyjna uchwaliła Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Gdy w 1789 roku Jerzy Waszyngton objął urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, młody naród liczył 4 miliony mieszkańców. Lecz do Nowego Świata płynęli nowi imigranci. W 1850 roku liczba ludności osiągnęła 25 milionów, a w 1900 75 milionów, a Stany Zjednoczone czterokrotnie powiększyły swoje terytorium. Po wojnie secesyjnej w Stanach Zjednoczonych nastąpił najwyższy na świecie wzrost gospodarczy, stale przekraczający 10%. Ameryka wydarła Anglii prymat przemysłowy na rynku światowym. Zbudowano transkontynentalne linie kolejowe, wprowadzono innowacje techniczne, eksport towarów wzrósł trzykrotnie. Prorok widział, że zwierzę wychodzące z ziemi ma rogi podobne do baranich. W języku proroczym rogi oznaczają siłę, moc, prestiż i dominację. Prześladowani w Anglii Purytanie, którzy pierwsi kolonizowali Amerykę, by znaleźć tam schronienie przed uciskiem królów i nietolerancją kościoła, chcieli stworzyć rząd oparty na wolności obywatelskiej i religijnej.
Ideę tę wpisali w deklarację niepodległości, że wszyscy ludzie stworzeni są równymi i wszyscy obdarzeni są niezaprzeczalnym prawem do życia, wolności i szczęścia. Wolność osobista i religijna stały się podstawą Konstytucji Stanów Zjednoczonych i to właśnie one, przedstawione w proroctwie jako dwa rogi podobne do baranich, są źródłem siły i dobrobytu Ameryki. Do pierwszej, a szczególnie do II wojny światowej, Stany Zjednoczone prowadziły politykę izolacjonizmu. Podczas I wojny światowej Niemcy zatopili brytyjski transatlantyk Lusitania. Zginęło wówczas 785 osób, w tym 124 obywateli neutralnej Ameryki. Ujawniono też telegram Zimmermana o sojuszu między Meksykiem a Niemcami. Więc Ameryka przystąpiła do I wojny światowej, doprowadzając do zwycięstwa Ententy. W 1941 roku, wskutek ataku Japonii na Pearl Harbor i wypowiedzeniu wojny przez Niemcy i Włochy, Stany Zjednoczone przystąpiły do II wojny światowej, co przesądziło o jej wyniku. Po wojnie Ameryka stała się największą gospodarką świata, potęgą finansową i militarną. Osiągnęła prymat w świecie i zerwała z polityką izolacjonizmu. Apokalipsa przepowiedziała, że w miarę wzrostu potęgi Ameryki jej niewinność będzie zanikać i przemówi jak smok. Ten trend daje się już zauważyć w polityce USA. Gdy Ameryka zdała sobie sprawę ze swej przewagi, pojawił się w jej polityce panamerykanizm i myślenie imperialne, zakładające osiągnięcie pozycji mocarstwa światowego. Ingeruje w wydarzenia poza swoimi granicami, buduje przyczółki w różnych miejscach globu i wchodzi w sojusze z państwami ją popierającymi. Gdy Irak zajął Kuwejt w 1991 roku, Amerykanie i ich sojusznicy przeprowadzili operację Pustynna Burza i wyparli Irakijczyków z Kuwejtu. Te obszary Bliskiego Wschodu mają strategiczne znaczenie dla Stanów Zjednoczonych ze względu na złoża czarnego złota. Żeby zabezpieczyć swoje interesy w tej części świata, Amerykanie przeprowadzili w 2003 roku drugą wojnę w Zatoce Perskiej, pokonując Irak i wprowadzając zmianę władzy w tym kraju. Deklarowanym powodem ataku było posiadanie przez Irak broni masowego rażenia i wspieranie Al-Kaidy. Okazało się to nieprawdą. Gdy Rosja najechała Ukrainę, Stany Zjednoczone, tłumacząc się tym, że Ukraina nie należy do NATO, nie stanęły w jej militarnej obronie jak w wypadku Kuwejtu, chociaż Kuwejt też nie należał do NATO. Ukraina nie jest żyłą ropy dla Stanów Zjednoczonych, a Rosja ma potencjał nuklearny. Taka interwencja jest zbyt ryzykowna i może doprowadzić do III wojny światowej. Czy Ameryka ma nadzieję, że jej rywal wykrwawi się i osłabnie wskutek wojny na Ukrainie i sankcji? Czyżby nie ponosząc strat, Amerykanie cudzymi rękami, daleko od swoich granic, chcą wyeliminować Rosję z roli mocarstwa? Putin uderzył, aby wyprzeć Amerykę z Europy Wschodniej. Minister spraw zagranicznych Rosji, Ławrow, powiedział, że Rosja i inni gracze nie zgadzają się, aby świat stał się globalną wioską zarządzaną przez szeryfa z Waszyngtonu. Chiny, niezadowolone z dominacji Ameryki, trzymają stronę Rosji, aby nie dopuścić do jej hegemonii w Azji. Chiny Rosji nie kochają, ale postępują według zasady, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Chiny, będące najpotężniejszą gospodarką świata, konkurują ze Stanami Zjednoczonymi. Nie wiemy, jak potoczą się obecne wydarzenia, ale według proroctw w czasach ostatecznych to Ameryka będzie supermocarstwem, jak kiedyś Rzym w świecie antycznym. Zwierzę z ziemi, mające rogi podobne do baranich,
oznaczające wolność osobistą i religijną, mówi jak smok. Rogi podobne do baranich i głos smoka wskazują na sprzeczność między deklaracjami a czynami Ameryki. Czym jest mowa w proroczej symbolice? Mową narodu są postanowienia władz. Władze USA złamią zasady wolności i tolerancji, jakie wcześniej uznały za podwaliny swej polityki. W Ameryce nastąpi rozwój nietolerancji i ograniczania wolności. Popatrzmy na 12 werset 13 rozdziału Księgi Apokalipsy. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. Pierwszą bestią, o której pisze tu prorok, jest rzymskie papiestwo. Przez wieki Kościół powszechny podporządkował sobie władze świeckie i prześladował innowierców. Prorok zapowiedział, że w przyszłości rząd amerykański zacznie postępować tak samo jak papiestwo. W Stanach Zjednoczonych dojdzie do nietolerancji religijnej. Posunięcia Ameryki prowadzące do nietolerancji religijnej i prześladowań staną się jawne, czyli jak napisał Jan, będą wykonywane na oczach bestii. Wypowiedź, że zwierzę z ziemi sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, przepowiada ustanowienie przez władze USA przepisów, których przestrzeganie będzie równoznaczne z oddawaniem czci papiestwu. Takie postępowanie będzie sprzeczne z postanowieniami Deklaracji Niepodległości i Konstytucji USA. Założyciele narodu starali się nie dopuścić do używania przez Kościół autorytetu władzy świeckiej, bo wiedzieli, że skutkiem tego będzie nietolerancja i prześladowania. Konstytucja USA zapewnia, że Kongres nie ustanowi żadnego prawa dotyczącego wprowadzenia jakiejkolwiek religii lub zabraniającego praktyk z nią związanych i że przynależność do określonego wyznania nigdy nie będzie decydowała o objęciu jakiegokolwiek publicznego stanowiska w Stanach Zjednoczonych. Tylko przez pogwałcenie wolności religijnej władze mogą wymusić przestrzeganie nakazów religijnych. Tak wypełni się przepowiednia, że zwierzę z rogami podobnymi do baranich mówi jak smok. Kiedy to się stanie? Janowi nie podano daty spełnienia się tej zapowiedzi, ale dana została wskazówka, że stanie się to wtedy, kiedy rana od miecza bestii z morza będzie wygojona. Podczas rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich wielowiekowa dominacja kościoła została obalona. W 1798 roku Francuzi zajęli Rzym, ogłosili go republiką i anulowali państwo kościelne. Pius VI zmarł w areszcie. Historycy katoliccy podają, zdawało się, że rzeczywiście papiestwo zostało zniszczone. Wygłaszano nad nim mowy pogrzebowe i stawiano mu nagrobki. Jego los miał wyrażać pomnik przed zamkiem świętego anioła, na którym bogini wolności deptała tiarę. Wkrótce wybrano nowego papieża, Piusa VII, ale Napoleon wymusił od niego zrzeczenie się władzy świeckiej. Po upadku Napoleona Kongres Wiedeński przywrócił państwo kościelne we Włoszech. Podczas Wiosny Ludów Włosi anulowali państwo kościelne, ustanawiając Republikę Rzymską, ale Francja i Austria dokonały zbrojnej interwencji, obaliły Republikę Rzymską i przywróciły państwo kościelne. Dopiero w 1870 roku Włosi zajęli Rzym i zlikwidowali państwo kościelne. Pius IX zamknął się w Watykanie i ogłosił się jego więźniem. Wszystkie te wydarzenia, oświecenie i racjonalizm,
Duch rewolucji francuskiej, komunizm, rozwijająca się demokracja, ruchy niepodległościowe, rozdział Kościoła od państwa, tolerancja religijna i równouprawnienie spowodowały utratę świeckiej władzy i prestiżu przez Kościół, co apokalipsa określiła raną bestii od miecza. Papież pozostał jedynie przywódcą religijnym. Jan zapisał, że rana się zagoi i Kościół odzyska władzę. Pierwszy i drugi Sobór Watykański, umowy laterańskie i obecna polityka papiestwa prowadzą do rekonstrukcji potęgi Kościoła. Stany Zjednoczone przyczynią się, że Watykan stanie się największym autorytetem moralnym i religijnym. Zwierzę z ziemi będzie czynić cuda, nawet ogień z nieba spuszczać na ziemię po to, aby przekonać naród do wystawienia posągu dla bestii z morza. Popatrzmy na wersety 13 i 14. I czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. Co to jest posąg zwierzęcia? W tekście greckim na określenie tego tworu użyte jest greckie słowo eikon. Eikon znaczy obraz, podobizna, wizerunek. Dla właściwego zrozumienia proroctwa najlepiej oddać greckie eikon polskim słowem podobizna. Czym jest podobizna? Mały słownik języka polskiego Państwowego Wydawnictwa Naukowego podaje, że podobizna to portret, wizerunek, kopia. Zwierzę z ziemi uczyni kopię bestii z morza dla bestii z morza. Ameryka ustanowi kopię papiestwa dla papiestwa. Kopia bestii z morza, czyli papiestwa, zostanie wystawiona zwierzęciu, czyli papiestwu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. Uwaga! Jan używa tutaj przypadku celownika. Komu, czemu? Zwierzęciu z morza, to jest rzymskiemu papiestwu. To jest ważny szczegół. Stany Zjednoczone wystawią kopię bestii z morza ku jej chwale. Wpłyną na naród, by wywyższył stolicę apostolską. Katolicki przekład Biblii Jakuba Wójka, wydanie z 1962 roku, w przypisie do wersetu 11 wyjaśnia. Druga bestia, czyli fałszywy prorok, to symbol fałszywych kultów religijnych, które są na usługach bestii pierwszej. Czy to możliwe, aby protestancka Ameryka wywyższyła rzymskie papiestwo? W 1776 roku w koloniach angielskich Ameryki było zaledwie około 25 tysięcy katolików. Założyciele Stanów Zjednoczonych, pamiętając o tyranii katolicyzmu w Starym Świecie, nie chcieli z nim wiązać państwa. W 1779 roku John Adams, późniejszy prezydent USA, w liście skierowanym do Kongresu na temat stosunków Stanów Zjednoczonych ze Stolicą Apostolską napisał: Kongres najprawdopodobniej nigdy nie wyśle posła do Jego Świętobliwości, gdyż z jego usług Jego Świętobliwość nie będzie miał żadnego pożytku. A tym bardziej, gdyby miał być wysłany pod warunkiem przyjęcia legata katolickiego lub nuncjusza, czyli innymi słowy kościelnego tyrana, którego należy mieć nadzieję, Stany Zjednoczone w swej mądrości nigdy nie wpuszczą na swoje terytorium. Sytuacja w Ameryce od tamtych czasów uległa zmianie. W 1961 roku wybrano na prezydenta USA po raz pierwszy katolika Johna Kennedy'ego.
W 1984 roku za prezydenta Reagana i pontyfikatu Jana Pawła II nastąpiło nawiązanie oficjalnych stosunków dyplomatycznych USA i Watykanu. W 1986 roku amerykańskie organizacje ochrony praw człowieka i znaczące kościoły protestanckie złożyły powództwo przeciw ustanowieniu stosunków dyplomatycznych między Stanami Zjednoczonymi a Stolicą Apostolską w Sądzie Federalnym w Filadelfii. Skarga opierała się na zarzucie, iż stosunki dyplomatyczne z Watykanem są naruszeniem pierwszej poprawki do konstytucji, zawartego w niej zakazu ustanawiania religii, a także piątej poprawki zawierającej gwarancję równego traktowania. Sąd federalny w Filadelfii skargę oddalił. Sąd apelacyjny podtrzymał stanowisko sądu federalnego, a Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych jej nie podjął. Obecnie około 50% Amerykanów to katolicy. Kościół katolicki jest największym w Stanach Zjednoczonych. Katolicy stali się wielką siłą w Ameryce. USA i Stolica Apostolska zbliżają się coraz bardziej ku sobie, mając zbieżne interesy. Jak na przykład za Reagana i Jana Pawła II obalenie komunizmu i Związku Radzieckiego. Wydarzenia na świecie będą sprzyjać sojuszowi Ameryki z Watykanem. Chrystus i prorocy zapowiedzieli, że w dniach ostatecznych będzie dziać się źle. Mnogość kościołów i wyznań, wojny i napięcia, kryzysy ekonomiczne i inne, katastrofy naturalne, głód, choroby i epidemie, negatywne zmiany ekologiczne i wiele innych destrukcyjnych zjawisk doprowadzą ludzkość do stanu, o którym Jezus powiedział, że ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat. W obliczu globalnych zagrożeń ludzkość będzie szukać ratunku w jedności celem przeciwstawienia się im i szukać światowego lidera, który by stanął na jej czele. Proroctwo wskazuje, że Ameryka będzie temu przewodzić i wyniesie Stolicę Apostolską na takiego lidera. Kościół rzymski, aby władać sumieniami, szukał poparcia władz świeckich. Przez wieki władze świeckie, inspirowane przez Kościół, niszczyły ludzi inaczej wierzących. Gdy dochodziło do sojuszu tronu i ołtarza, Kościół używał władzy świeckiej do niszczenia innowierców. W przyszłości amerykańscy protestanci wpłyną na rząd, aby użył swej władzy do realizacji ich religijnej koncepcji. Skutkiem tego będą kary dla opornych. Ameryka zacznie postępować tak, jak kiedyś papieski Rzym. Obraz zwierzęcia symbolizuje odstępczy protestantyzm w USA, który będzie szukać poparcia władz państwowych w celu wymuszenia uznania swoich dogmatów. Podobizna bestii z morza to Unia amerykańskiego protestantyzmu z rządem Stanów Zjednoczonych w celu zapewnienia jedności narodu, która doprowadzi do prześladowań inaczej wierzących. To, co kiedyś czynił rzymski katolicyzm, w przyszłości powtórzy Ameryka. Jan zapisał, że zwierzęciu z ziemi dano tchnąć ducha w posąg zwierzęcia z morza. Popatrzmy na 15 werset. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. W Biblii duch jest synonimem życia. Wyrażenie tchnąć ducha w coś oznacza powołać coś do życia, do istnienia i funkcjonowania. Organizm, który nie ma ducha, nie żyje. Stany Zjednoczone, unii protestantyzmu z władzą państwową na rzecz wywyższenia Watykanu nadadzą moc prawną. Wtedy obraz zwierzęcia przemówi i sprawi, że wszyscy, którzy mu się nie podporządkują, zostaną zabici. Obraz zwierzęcia
zacznie wystawiać ustawy dążące do jedności narodu. Będzie wywierana presja na inaczej wierzących, która przerodzi się w otwarte prześladowania. Wszyscy nieakceptujący jedności będą dyskryminowani. Ale czy jedność religijna, o którą modlił się Jezus, nie jest szczytnym celem? Tak, ale nie za cenę odstępstwa od woli Boga objawionej w Biblii. Odrzucenie najwyższego wzorca Pisma Świętego na rzecz kościelnej tradycji, celem zachowania jedności, jest niewiernością wobec Boga. Jan napisał, że obraz zwierzęcia sprawi, iż ludzie otrzymają znamię. Popatrzmy na werset 16. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole. Niewolnikom, galernikom, jeńcom i więźniom w obozach koncentracyjnych wypalano albo tatuowano na skórze piętno jako znak rozpoznawczy, tożsamość osoby. Według Pisma Świętego znakiem określającym przynależność do Boga jest siódmy, święty dzień tygodnia, sobota, wskazana przez czwarte przykazanie biblijnego dekalogu. Bóg nakazał: pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie roboty twoje, ale dnia siódmego, sabat Pana, Boga twego jest. Nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty. Ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój, i służebnica twoja, bydlę twoje i gość, który jest między bramami twymi. Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, a odpoczął dnia siódmego. I dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go. Biblia uczy, że święcenie soboty jest znakiem wierności i przynależności do Stwórcy. Popatrzmy na księgę proroka Ezechiela. Tam rozdział 20, wersety 11, 12 oraz 19 i 20. I dałem im moje przykazania i objawiłem im moje prawa, które jeżeli człowiek wykonuje, żyje dzięki nim. Nadałem im również moje sabaty, aby były znakami między mną a nimi, aby wiedzieli, że ja, Pan, jestem tym, który ich uświęca. Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Postępujcie według moich przykazań i przestrzegajcie moich praw i wykonujcie je. Święćcie moje sabaty i niech będą znakiem między mną a wami, aby wiedziano, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Czym więc jest znamię bestii? Przeciwieństwem soboty, pierwszym dniem tygodnia wprowadzonym przez Kościół na miejsce soboty. Jak sobota jest znakiem autorytetu Boga, tak niedziela jest znakiem autorytetu papiestwa. Teolodzy katolicy wskazują na niedzielę jako znak autorytetu Kościoła. Wytykają protestantom, że deklarują, iż Biblia jest podstawą ich wiary i protestują przeciwko wypaczeniom Kościoła, ale odrzucają sobotę nakazaną w Biblii i święcą niedzielę ustanowioną przez Kościół. Kardynał Lois de Segur w rozważaniach o dzisiejszym protestantyzmie napisał: to Kościół katolicki przeniósł dzień odpoczynku na niedzielę. Dlatego święcenie niedzieli przez protestantów jest hołdem, jaki mimowolnie oddają autorytetowi tego kościoła. W The Catholic Record katolicki teolog napisał: niedziela jest znakiem naszej władzy. Kościół jest ponad Biblią, a dowodem tego jest zmiana święcenia sabatu.
Według katolickich teologów znakiem autorytetu Kościoła jest sam fakt dokonania zmiany soboty na niedzielę, co zaaprobowali także protestanci, ponieważ zachowując niedzielę uznają prawo Kościoła do ustanawiania świąt i traktowania nieprzestrzegania ich jako grzech. Obywatele będą zobowiązani zaakceptować kult niedzieli w imię jedności. Takie rozwiązanie jest realne. Kościoły różnią się od siebie zasadami wiary, z których nie chcą rezygnować. Natomiast zgadzają się co do kultu niedzieli. Katolicy, prawosławni, protestanci, oprócz na przykład Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Ci, którzy przyjmą niedzielę, otrzymają znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole. Przyjmujący znamię na czoło to ci, którzy świadomie odrzucają świętość soboty na rzecz niedzieli. Przyjmujący znamię na prawą rękę to oportuniści, ugodowcy. Nie zgadzają się z kultem niedzieli, ale aby się nie narażać, zajmą postawę bierną i spełnią to, czego będzie wymagało prawo niedzielne. Na wszystkich, którzy nie przyjmą znamienia zwierzęcia, obstając przy boskości soboty, spadną represje karne i sankcje, aby zmusić ich do podporządkowania się wymogom posągu bestii. W wersecie 17 czytamy, i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Czy to możliwe, aby z powodu święcenia niedzieli kogoś prześladować? Tak. Historia podaje wiele przykładów. Na przykład w Polsce w 1279 roku statuty legata papieskiego Filipa wprowadziły przymus parafialny, czyli obowiązek uczestniczenia w niedzielnej mszy we własnej parafii. Prawo to obowiązywało także w innych krajach średniowiecznej Europy. Ci, którzy się nie podporządkowali obowiązkowi parafialnemu, byli karani. W Ameryce było podobnie. Oto treść prawa niedzielnego wprowadzonego w 1610 roku w stanie Virginia. Każdy mężczyzna i kobieta mają się udać w niedzielę rano do kościoła, aby wysłuchać kazania, zaś po południu pojawić się w kościele na katechezie. Za niedopełnienie tej powinności za pierwszym razem należy skonfiskować zarobek całego nadchodzącego tygodnia. Za powtórne niedopełnienie ukarać chłostą i konfiskatą tygodniowego zarobku. Za trzecie przewinienie należy się kara śmierci. Te pierwsze amerykańskie prawo niedzielne nie jest egzekwowane, ale też nie zostało anulowane. W 1961 roku Sąd Najwyższy USA orzekł, że prawa niedzielne są konstytucyjne. Jan Paweł II w encyklice Centesimus Annus apeluje o wsparcie władzy świeckiej dla niedzieli. W liście Dies Domini Jan Paweł II przypomniał o obowiązku święcenia niedzieli. Nawołuje w nim, aby chrześcijanie zabiegali o świecką legislację niedzieli dla powszechnego dobra ludzkości. Podobne inicjatywy podejmują protestanci w Ameryce. Próbują oni obejść konstytucyjny rozdział Kościoła od państwa, akcentując niedzielę jako dzień dla rodziny. W 1986 roku protestanci z organizacji Przymierze Dnia Pańskiego, propagującej święcenie niedzieli, złożyli Janowi Pawłowi II wizytę i ofiarowali plakietkę z napisem: Przymierze Dnia Pańskiego Stanów Zjednoczonych wyraża swą wdzięczność Jego Świętobliwości papieżowi Janowi Pawłowi II za wybitne zasługi w propagowaniu kultu niedzieli na świecie. Prezes Przymierza Dnia Pańskiego powiedział:
Naszym celem jest wyniesienie święcenia niedzieli na takie samo miejsce, jak siódmy dzień tygodnia za Izraela. Zapytany, czy skazałby na śmierć człowieka, który nie przestrzega niedzieli, odpowiedział: to właśnie mam na myśli. Nasze działania zmierzają właśnie w tym kierunku. Również katechizm Kościoła katolickiego wzywa katolików do szukania wsparcia władz świeckich dla niedzieli. W punkcie 2188 uczy: w poszanowaniu wolności religijnej i dobra wspólnego wszystkich chrześcijanie powinni domagać się uznania niedziel i świąt kościelnych za ustawowe dni świąteczne. Jeśli władze świeckie uznają niedzielę za ustawowy dzień święty, to przyjdzie czas, że dla źle pojętego dobra ogółu zaczną prawnie wymagać jej święcenia. Katolicy winni uczestniczyć w niedzielnej mszy, ale proroctwo zapowiada, że w imię niewłaściwie zdefiniowanej jedności niedziela zostanie narzucona wszystkim bez względu na ich przekonania religijne. Prawa niedzielne uderzą w chrześcijan święcących sobotę. Kary i sankcje spadną na święcących sobotę, którzy nie mają znamienia imienia lub liczba imienia rzymskiego papiestwa. Czym ono jest? Popatrzmy na 18 werset. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. Sprawa, jak napisał prorok, wymaga mądrości i rozumu. Są próby wyjaśnienia tej zagadki. Jednak żadnej z nich nie możemy zweryfikować, gdyż dotyczy przyszłości. Przedstawiam interpretację uważaną za prawdopodobną. Jednym z tytułów papieży jest zastępca Syna Bożego. Po łacinie Vicarius Filii Dei. Po raz pierwszy przyjął go Mikołaj I Wielki w IX wieku. Tytuł ten występuje w dekrecie Gracjana, zbiorze prawa kanonicznego Kościoła katolickiego, spisanym około 1140 roku przez Gracjana. Doktor Queston, profesor historii starożytnej i chrześcijańskiej archeologii Szkoły Świętej Teologii Uniwersytetu Katolickiego w Waszyngtonie, oświadczył: tytuł Vicarius Filii Dei jest bardzo powszechny jako tytuł mający zastosowanie do papieża. Amerykański katolicki gość niedzielny podaje: tytuł papieża rzymskiego brzmi Vicarius Filii Dei. A jeśli litery tego tytułu w języku łacińskim, litery drukowane duże, zastąpimy odpowiednikami liczbowymi i dodamy razem, otrzymamy liczbę 666. W Biblii Jakuba Wójka przypis do wersetu 18 wyjaśnia: liczba bestii, czyli człowieka, którego ona oznacza, jest to suma otrzymana przez dodanie poszczególnych liter, spółgłosek jej imienia wziętych jako liczby. Świecka potęga Ameryki i religijny autorytet Watykanu połączą się, by wprowadzić nowy porządek świata. Wywoła to nietolerancję i ograniczanie wolności wobec sabatarian. Finał tego ataku zapisany jest w Księdze Apokalipsy, 17 rozdziale i wersecie 14. Będą oni walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest Panem Panów i Królem Królów, a z Nim ci, którzy są powołani i wybrani oraz wierni. Na Facebooku prowadzimy księgarnię wysyłkową zaopatrzoną w literaturę płatną i bezpłatną. Poszperajcie.
A jeśli znajdziecie coś dla siebie, zamówcie, a wyślemy pocztą. Dziś polecam dobrą książkę Apokalipsa, dotyczącą proroctw Apokalipsy odnośnie wydarzeń czasów ostatecznych i bezpłatną książeczkę dla tych, których życie straciło sens, gdy wszystko traci sens. Pozdrawiam i do zobaczenia.